krzesło może służyć tylko do siedzenia. Niekoniecznie. Ja Wam teraz pokażę, jak można pięknie porozciągać między nimi mięsień pośladkowy. Nogę na nogę, tak jak zwyczaj, jak siedzicie na krześle. Musi być krzesło, uwaga, stabilne, tak? Łapię za krzesełko i idę teraz w dół, ale mocno pośladkami idę do tyłu. Kolano na zewnątrz, można jeszcze tutaj, że jest dobra stabilizacja, to puścić jedną ręką i kolano docisnąć w dół. I rozciągamy pięknie mięsień właśnie też między pośladkowy. Patrzymy do przodu, idziemy do tyłu cały czas pośladkami, aktywnie w dół schodzimy, kolano w dół. Ta pozycja nie jest taka łatwa, bo trochę jeszcze trzeba wytrzymać na tej nodze, jak stoimy, ale zobaczycie, jakie są wspaniałe efekty. Rozluźniona góra oczywiście, obręcz barkowa, luz. Cały czas patrzymy do przodu, po 30 sekundach hop w górę i zmiana nogi. Noga na nogę, kolano na zewnątrz i schodzę w dół. Do tyłu pośladkami, proste plecy i znowu można kolanem jeszcze tam w dół dać na zewnątrz. Trzymamy pozycję, obręcz barkowa rozluźniona, spokojne wdechy, wydechy. I jak minie 30 sekund, stajemy i gotowe.